Dzień dobry Państwu, dzień dobry Bartoszyce, mieszkanki, mieszkańcy naszego miasta. Otwieram drugą sesję Rady Miasta Bartoszyce. Witam szanownych Państwa radnych, panie burmistrzu, wszyscy zgromadzeni w sali sesyjnej. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na stan 21 radnych. Na sesji obecnych jest 21 radnych. Musimy za... Drugą sesję Rady Miasta zwołam na wniosek burmistrza miasta Bartoszyce w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwał otrzymali wszyscy radni. Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Pani radna Binięta, proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja mam propozycję zmiany porządku w punkcie 4, w którym mamy podejmować uchwały. Proponuję, aby punkt C i D, czyli żebyśmy najpierw wybrali składy osobowe Rady Miasta oraz przewodniczących, wiceprzewodniczących, a dopiero potem procedować projekty uchwał. Bo no, pewnie będzie tak, że trzeba będzie zaopiniować. Więc żebyśmy mieli już po prostu komisję zaakceptowane, ustalone, przegłosowane, a dopiero potem przejść do projektów uchwał. A więc proponuję jeszcze raz, powtórzę, że punkt C i D zrobić na początek, czyli pierwszym będzie ustalenie składów osobowych, drugim wybór przewodniczących i wice, a potem zmiany budżetu, zmiany wieloletniej prognozy i dalej bez zmian. Czy pan burmistrz wyraża zgodę? Dobrze, proszę państwa, czyli zmiana polegałaby na tym, że punkt 4a byłby punktem 4c, 4b byłby punktem 4d, 4c byłby punktem 4a, 4d byłby punktem 4b. Pozostałe punkty pozostają bez zmian. Kto jest za takim porządkiem obrad? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Chwila cierpliwości. No dobrze, ale już jest, idziemy. Większość jest za, także przyjmujemy ten porządek obrad. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Gratuluję panu Markowi Lidzińskiemu objęcia stanowiska wiceburmistrza. W związku z tym też nową radną zostanie pani Małgorzata Mycio. Proszę przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej panią Katarzynę Bernaciok o odczytanie postanowienia komisarza wyborczego i wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną Rady Miasta Bartoszyce. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowny burmistrzu, szanowni państwo. W związku z powołaniem pana Marka Lidzińskiego na zastępcę burmistrza miasta Bartoszyce, komisarz wyborczy w Elblągu 1 wydał postanowienie o wygaśnięciu jego mandatu. Kolejnym postanowieniem stwierdził uzyskanie mandatu przez panią Małgorzatę Mycię. Przytoczę państwu teraz te postanowienia. Postanowienie nr 660/2024 komisarza wyborczego w Elblągu 1 z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego miasta Bartoszyce. Na podstawie artykułu 383 paragraf 2a w związku z paragrafem 1 punkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy komisarz wyborczy w Elblągu 1 postanawia co następuje.
Paragraf 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 14 maja 2024 roku mandatu radnego wybranego do Rady Miasta Bartoszyce w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 5 KKW Koalicja Obywatelska z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radnym, którego mandat wygasł, jest Marek Lidziński. Paragraf 2. Postanowienie przekazuje się zainteresowanemu wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz przewodniczącemu Rady Miasta Bartoszyce. Paragraf 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf 4. Na postanowienie zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, którą wnosi się za pośrednictwem komisarza wyborczego w Elblągu 1 w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z artykułem 9, paragraf 1 Kodeksu Wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi komisarzowi wyborczemu w Elblągu 1, decyduje data złożenia skargi, a nie data jej nadania w urzędzie pocztowym. Paragraf 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania komisarz wyborczy w Elblągu 1 Piotr Wacław Żywicki. Postanowienie nr 667 łamane na 2024 komisarza wyborczego w Elblągu 1 z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy komisarz wyborczy w Elblągu 1 postanawia, co następuje. Paragraf 1. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 1 właściwym dla wyboru Rady Miasta Bartoszyce mandat obejmuje pani Małgorzata Barbara Mycia, kandydatka z listy nr 5 KKW Koalicja Obywatelska, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf 2. Postanowienie przekazuje się zainteresowanej wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz przewodniczącemu Rady Miasta Bartoszyce. Paragraf 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komisarz wyborczy w Elblągu 1 Piotr Wacław Żywicki. I zaświadczenie. Na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Bartoszycach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 roku, pani Mycie Małgorzata Barbara została wybrana radną miasta Bartoszyce. Zapraszam. Szanowna Rado, przystąpimy do złożenia ślubowania przez panią Małgorzatę Mycio. Ślubowanie odbywać się będzie w ten sposób, że po odczytaniu tekstu roty radna wstanie i wypowie słowo ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ogłaszam, że radna, składając ślubowanie, objęła mandat. I proszę Państwa, przechodzimy do realizacji porządku obrad, dalszej realizacji, czyli jeśli tutaj mylą kartki, bo muszę. Punkt trzeci. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy miejskiej Bartoszyce za 2023 rok. Ze względu na obszerność materiału
był on do wglądu w biurze Rady Miasta. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam zatem, że Rada przyjęła ocenę do wiadomości. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta. Czy ja przedstawię ten projekt uchwały, dobrze? Czyli te składy, które się formowały i są w projekcie. Najpierw przedstawię, później będzie czas na dyskusję, dobrze? I ewentualnie przedstawienie kandydatów. Komisja rewizyjna. Gołąbiewski Mateusz, Mycio Małgorzata, Ostapowicz, Ryszard Wiesław. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Darski Witold, Hilmanowicz Olga, Kubat, Tomasz Puszko, Jarosław. Komisja Programowa i Budżetu. Basak Katarzyna, Bogusławska Gabriela, Hilmanowicz Olga, Dubicki Stanisław, Jędryczka Lucyna, Mycio Małgorzata, Zagajewska, Sycz Katarzyna. Komisja Gospodarki Miejskiej, Andruszkiewicz Ryszard, Bogusławska Gabriela, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Mycio Małgorzata, Szpura Martyna. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, Aroć Beata, Basak Katarzyna, Binięda Anna, Hilmanowicz Olga, Kowalski Krzysztof, Puszko Jarosław, Wołoch Paweł. I Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa, Andruszkiewicz Ryszard, Binięda Anna, Gołąbiewski Mateusz, Kapuściński Karol, Ostapowicz Ryszard Wiesław, Puszko Jarosław, Wołoch Paweł. Czy mają Państwo pytania, uwagi? Pan Andruszkiewicz, poproszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrzu, Szanowna Rado. Ja mam takie pytanie odnośnie wpisanych osób do komisji. Jak to jest możliwe, że Pani przed zaprzysiężeniem jest już wpisana, konkretnie od Panią, która teraz została Panią Mycio, do komisji? Przed faktem. To był projekt uchwały. No a następne pytanie. W projektach uchwały mamy komisja rewizyjna, przewodniczący, komisja, nie, następne. Chodzi mi o komisję. Komisja programowa i budżetu, przewodnicząca, czyli są już wpisane konkretne ustalenia, jakby czy to będzie pan czy pani. Nie mamy takich informacji. Ja to mam. Panie radny, nie wiem, mogę zobaczyć ten projekt uchwały, którym pan się posługuje? Następny. Tak? Literówki, ale... Aha, o następny, no, tak. No, takie dziwne. To nie jest żadna sugestia, to jest literówka. No dobrze, to tak, myślę, że to... To załóżmy, proszę mi... Czy państwo widzą w tym problem, państwo radni? To proszę mi wytłumaczyć tylko tą wpisanie, pani, gdzie tu pani Aroć nie dano jej możliwości wpisania się do komisji, a pani Mycio jest w trzech komisjach. Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby pani Aroć nie mogła być wpisana do komisji. Wszyscy mieli wiedzą taką możliwość. Można było to zrobić, tak, już dawno w biurze Rady Miasta. To po pierwsze. Po drugie, pani Mycio była uwzględniona, bo to był projekt uchwały, a wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie zaprzysiężona, więc nie widzę w tym niczego złego. Pan radny Ostapowicz. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani burmistrzu. Patrząc na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, widzę tylko cztery osoby, w związku z tym zgłaszam swoją osobę do tej komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję. Proszę państwa, tylko jeszcze poinformuję, że każdego z kandydatów będziemy głosować imiennie i oddzielnie, tak? Ze względu na problemy techniczne nie było też wiadomo, ile plansz przygotować, tak ilu kandydatów się zgłosi, wobec tego będziemy imiennie głosować każdego kandydata osobno. Dobrze? Pan Krzysztof Kowalski. Czy my to robimy? W komisji rewizyjnej chciałbym dopisać się, widzę tutaj trzech. Także chciałbym się tutaj dopisać do tej komisji. Do której komisji? Komisji rewizyjnej. Pani Aroć, poproszę. Szanowna Rado, Pani Przewodnicząca, tak jak tutaj Pan wspomniał, ja byłam wpisana, zapisałam się osobiście do Komisji Miejskiej i dostałam telefon z Urzędu Miasta, że mam się z niej wypisać.
To jeszcze raz, do jakiej komisji? Komisji miejskiej. Można być niewybranym, ale komisja gospodarki. Ale byłam zapisana w kilku, ponieważ jestem jako młoda radna, nie wiedziałam, o co tu chodzi, więc zapisałam się z panem tutaj kolegą Andruszkiewiczem. I dostałam telefon z Urzędu Miasta, że dobrze by było, gdybym się wypisała. Znaczy podejrzewam, że było 7 chętnych, tak jak widzę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani ją zgłosić jako kandydatkę i dzisiaj będziemy głosować. Dziękuję bardzo. Dopisujemy do, tak, do Komisji Gospodarki Miejskiej 8 kandydatkę. No właśnie. No właśnie, a czy pani, tak, pytanie, czy pani... Tak, teraz zgłaszam. Pan Mateusz Gołąbiewski. Szanowny panie burmistrzu, szanowna rado, chciałbym dopisać się do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jarosław Puszko. Szanowni państwo, chciałbym się dopisać do Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pan do Komisji Rewizyjnej. Pan Kubat, poproszę. Szanowni państwo, miałem identyczną sytuację jak pani Jaroć. Chciałbym się dopisać do spraw samorządowych i bezpieczeństwa. Pan Darski, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. To znaczy nie tyle ważne tutaj te dyskusje, że tam przewodnicząca czy przewodniczący, ważne jest to moim zdaniem i najważniejsze, żeby każdy komitet wyborczy miał swojego członka w każdej komisji. Dlaczego? Chodzi o przepływ informacji, chodzi o sprawność pracy naszej rady i tak dalej. Tutaj właśnie pani Aroć została jak gdyby poproszona o wystąpienie, a tutaj nie ma kandydata Samorządności Plus. Tak samo nie ma kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Komisji Edukacji. Także proszę mnie dopisać do Komisji Edukacji. Bardzo proszę. Z tego co widzę, to komisje mają różnych przedstawicieli tutaj, z różnych, tak? Proszę panie Karolu. Dziękuję. A ja mam pytanie tutaj do pana mecenasa. Bo widzę tu, że wszyscy się dopisują. Czy jakieś sankcje radny, radna podniesie, jeżeli się wypisze za tydzień, za miesiąc, za pół roku z tej komisji, bo teraz będzie wszędzie po 8 osób, a za tydzień, za dwa zobaczymy, że już jest po 5. Czy jakieś sankcje są na to, że ktoś się teraz zgłasza, a później wypisuje? Żadnych sankcji nie ma. Czy jeszcze jakieś propozycje? Tak, pamiętajmy, że komisje, liczebność komisji od 3 do 7 osób, tak? Dobrze, wobec tego proszę państwa będziemy głosować każdego kandydata imiennie, tak? Będzie to wyglądało w ten sposób, że ja będę wyczytywała poszczególnych kandydatów, których dopisałam do komisji, tak? I państwo będą imiennie na nich głosować po odczytaniu alfabetycznym nazwisk. Czyli państwo mówią za, przeciw, wstrzymuje się, tak? Do komisji rewizyjnej zgłosił się pan Krzysztof Kowalski. No i teraz głosujemy, tak? Czyli ja muszę. Czyli ja będę wyczytywała po kolei. Nie, dodatkowe osoby teraz głosują. Tylko tak, dodatkowych członków musimy, tak? Jak nie może być? Nie, żebyśmy pojedynczo głosowali poszczególne komisje całe. Tak, komisje całe. Bo moim zdaniem ze swojego grona komisja powinna wybrać. Ale my jeszcze nie głosujemy na przewodniczącego i wice, tylko na razie na składy, na poszczególnych kandydatów, którzy się zgłosili. W ustawie jest napisane, że radny deklaruje. W ustawie jest napisane, że radny deklaruje swoją przynależność do danej komisji. Natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego możemy teraz kogoś akceptować lub też nie.
Jaki powód? Wysoka Rado. Komisje Rady zgodnie ze statutem, ustępem 2 paragrafu 29, w skład komisji wchodzi od 3 do 7 osób i to jest uregulowane w statucie. Mamy kandydatów do poszczególnych komisji w liczbie 8 osób, stąd wynika. Mhm. Nie wszędzie oczywiście. Czyli rozumiem, że państwo chcą tylko przegłosować te kandydatury, gdzie jest 8 osoba, tak? I to będzie zgodne, panie mecenasie, to będzie prawidłowo. No to tak. Dobrze, dobrze. Przepraszam, mam takie techniczne pytanie. Jeżeli większość rady będzie za tym, żeby ta 8 osoba była w tej komisji, to co wtedy? Panie radny, statut jest uchwalony i to jest uchwała, która jest wyższej rangi niż uchwała, którą podejmujemy w sprawie składów osobowych komisji. To nic nie da. No proszę państwa, jeśli mamy w Komisji Gospodarki Miejskiej, mieliśmy 7 kandydatów, zgłosiła się pani Beata Roć, to musimy nad jej kandydaturą zagłosować, wydaje mi się, tak? Czy nad każdą? Nad każdą osobą. Dobrze. Okej, dobrze. Czyli nad każdą kandydaturą w Komisji Gospodarki Miejskiej głosujemy. Jeszcze raz, panie Piotrze. Pani przewodnicząca, nie jestem pewien, czy mamy prawo jawnie głosować w sytuacji, w której kogoś wykreślamy skądkolwiek. To jest już sytuacja, w której no, to są wybory pomiędzy osobami, a wybory osobowe z założenia powinny być tajne, nie obrażając nikogo. Ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o tajność, to mamy wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego. Tam jest sprecyzowane w ustawie o samorządzie gminnym. Więc pozostańmy, proszę państwa, przy tym trybie głosowania. Dobrze, czyli imiennie na każdego z kandydatów. Czyli pan w Komisji Gospodarki Miejskiej jako pierwszy jest pan Andruszkiewicz Ryszard. Tak, czyli głosujemy, pani będzie odczytywała. Państwo deklarują za, przeciw, wstrzymałem się. Czyli tak, pan Andruszkiewicz Ryszard. Za. Pani Beata Aroć. Tak, wyrażam. Tak? Tak? Chcesz czytać? No to przepraszam, nie chciałam pomóc. Pani Katarzyna Basak? Ja może w kwestii formalnej. W tej chwili pani przewodnicząca, w kwestii formalnej. Rozumiem, że to jest głosowanie jawne, imienne, tak? Tak. Ta technika, którą państwo teraz prowadzicie. Szanowni państwo, nad poszczególnymi kandydatami w Komisji Gospodarki Miejskiej. Szanowni państwo, głosowanie jawne na sesjach odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ustępie 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. To jest artykuł. Proszę państwa, ja na początku mówiłam o tym, tak, że ze względu na problemy techniczne nie mamy, nie wiemy, ilu kandydatów by się zgłosiło, więc przygotowanie plansz byłoby trudne, tak? Ja już mówię, jeszcze raz tłumaczę, jak głosujemy. Tak, proszę państwa, jeszcze raz. Komisja Gospodarki Miejskiej nad każdym członkiem tej komisji, tak? Nie, już. Które trzy komisje? Te, gdzie mamy 8 osób, czyli Komisja Gospodarki Miejskiej, Edukacji, do spraw samorządowych i bezpieczeństwa, tak? To teraz komisja skrutacyjna, tak? Ja przepraszam bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Moim zdaniem powinniśmy to zrobić na planszach, które są, czyli... Nie, chodzi o to, że pani przewodnicząca podaje nazwisko osoby, na którą głosujemy i przyciskamy przycisk i jest głosowanie, kto jest za, jest kto jest przeciw, protokolant protokołuje i następną osobę głosujemy znowu. Tak, ja mówię ciągle o technicznym problemie. Trzeci raz, proszę państwa, że nie możemy na planszach tego robić, tak? Nie bardzo rozumiem. Przez podniesienie ręki. O. Witam wszystkich radnych serdecznie, pani przewodnicząca, panie burmistrzu.
Jest taka jedna propozycja, żeby nie było takiego imiennego głosowania. Panie technicznie mogą przygotować głosowanie na jednej planszy. Plansza zostanie zgrana i plus przy pomocy tych urządzeń państwo za każdym razem zagłosują na jedną planszę. Na planszy nie będzie imienia i nazwiska kandydata, tylko po prostu techniczna sytuacja, zamiast liczyć pojedynczo i spisywać na kartce, po prostu będzie to widać na planszy, za, przeciw, wstrzymał się i tak dalej. Także poprosimy, jeżeli państwo wyrażą na to zgodę, to poprosimy panią, żeby przygotowała planszę, na której można spokojnie głosować, używać urządzeń i po prostu w ten sposób byśmy każdą osobę państwo by ewentualnie przegłosowali jako pomoc taka techniczna do liczenia. Dziękuję. Tak, jaka przerwa jest potrzebna do przygotowania? Już jest. To nie wiem, z czego wynikał ten problem. No więc to nie wiem, z czego wynikał problem. Dobrze, proszę państwa. Przepraszam, pani przewodnicząca. Pytanie było. Problem wynika z tego, że każde głosowanie imienne, każde głosowanie powinno zostać zapisane w systemie i później wydrukowane i udostępnione. Ze względu na to, że nie ma tylu plansz, co pani tłumaczyła, pani przewodnicząca mówiła, nie ma tylu plansz na każdego kandydata, bo nie wiadomo, w której kolejności by się zgłosił i tak dalej. Wykorzystamy w tej chwili to urządzenie tylko i wyłącznie do zliczenia głosów. I traktujemy to jako imienne głosowanie na każdego kandydata. Dziękuję. No to rozwiązaliśmy tę kwestię, proszę państwa. Czyli głosujemy na planszach. Czyli znowu zaczynamy. Proszę państwa, Komisja Gospodarki Miejskiej. Tak, pan Andruszkiewicz Ryszard. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zapisujecie, dziewczyny, zapisujcie ile głosów, jakie jest. Zapisujecie, wyniki głosowania. 14 za, 14 za, 7 przeciw, 0 wstrzymało się. Pani Bogusławska Gabriela. Musimy. To było 4. Ile wstrzymało się? 15 za, przeciw 1. Wstrzymało się 5. Pan Dubicki Stanisław. Jednomyślnie. Za 20, wstrzymał się 1. Pani Duda Krystyna. Nie. 19 za, wstrzymały się 2 osoby. Pani Jędryczka Lucyna. A tu jeszcze. To jeszcze poprzedni. Dwadzieścia za, 1 osoba się wstrzymała. Pani Mycio Małgorzata. Za, 1 osoba przeciw, 5 wstrzymało się. Pani Szpura Martyna. 3 poczekać chwilę.
15 za było 6. Dobrze, teraz tak. Teraz pani Szpura Martyna. Siedemnaście za, przeciw jeden, trzy wstrzymało się. I pani Beata Aroć. Dwanaście za, przeciw pięć, cztery wstrzymały się. Wszyscy przeszli. Pani przeszli, że wyszło więcej. No to powinno być 7 głosów, dlatego powinno być w formie poprawki. 7 głosów na 8. Najłatwiej by było. Szanowni Państwo, pierwsze głosowania są najważniejsze. Tutaj, jak system zostanie dopracowany, głosowania. Propozycja jest taka, ta osoba, która dostała najwięcej głosów za w kolejności, później było przeciw i wstrzymujących się. Po prostu trzeba te głosy przeliczyć na chwilkę i pani mają pozapisywane i będzie to do przeliczenia i wtedy po prostu nam z rachunku wyjdzie. Dziękuję bardzo. To proponuję, proszę Państwa, głosować nad kolejnymi komisjami i wtedy po głosowaniu na wszystkich będziemy liczyć głosy. Dobrze? Bo może być podobnie. Proszę Państwa, to teraz Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Tak? Pani Aroć Beata. Nie, to jest 8, bo pan Witold Darski się zgłosił. Dziewiętnaście za, dwie osoby wstrzymały się. Pani Basak Katarzyna. Jednogłośnie. Pani Binienda Anna. Dziewiętnaście za, dwie osoby wstrzymały się. Pani Hilmanowicz Olga. Siedemnaście za, cztery wstrzymały się. Pan Krzysztof Kowalski. Dziewiętnaście za, dwie wstrzymały się. Pan Puszko Jarosław. Siedemnaście za, cztery wstrzymały się. Pan Wołoch Paweł. Jednogłośnie. I pan Witold Darski.
13 za, 8 wstrzymało się. I proszę Państwa, Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa i ponownie pan Andruszkiewicz Ryszard. Dwanaście za, 9 przeciw. Pani Anna Binięda. Za 18, przeciw 1 głos, wstrzymały się 2 osoby. Pan Gołąbiewski Mateusz. Osiemnaście za, 3 wstrzymały się. Pan Kapuściński Karol. Szesnaście za, 5 wstrzymało się. Pan Ostapowicz Ryszard Wiesław. Piętnaście za, wstrzymało się 5. Jedna osoba kto nie zdążył nacisnąć? 15-5 jednej brakuje. Powtórzmy. Za pana, tak, na pana Ostapowicza jeszcze raz, tak? Za 16 osób, 5 wstrzymało się. Pan Jarosław Puszko. Za 18 osób, wstrzymało się 3. Pan Wołoch Paweł. Za 14 wstrzymało się 7. I pan Tomasz Kubat. Za 17 wstrzymały się 4. Czyli proszę Państwa, no ogłaszam przerwę, przeliczymy głosy, dobrze? Chyba prezydium może to zrobić. Czy komisja skrutacyjna? Jak Państwo wyrażają zgodę, żeby prezydium przeliczyło głosy? Dobrze, to ogłaszam 10 minut przerwy. Wznawiam obrady sesji, proszę Państwa. Po przeliczeniu głosów, czyli decyzją radnych Rady Miasta, przedstawię Państwu członków Komisji Gospodarki Miejskiej. Pani Lucyna Jędryczka, pan Stanisław Dubicki, pani Krystyna Duda, pani Martyna Szpura, pani Gabriela Bogusławska, pani Małgorzata Mycio i pan Ryszard Andruszkiewicz. Komisja Edukacji i Kultury... Jeszcze raz? Czy wszystko jasne? Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Pani Katarzyna Basak, pan Paweł Wołoch, pani Beata Aroć, pani Anna Binięda, pan Krzysztof Kowalski, pani Olga Hilmanowicz i pan Jarosław Puszko. Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Pan Mateusz Gołąbiewski, pan Jarosław Puszko, pani Anna Binięda, pan Tomasz Kubat, pan Karol Kapuściński, pan Wiesław Ostapowicz i pan Paweł Wołoch.
To są te trzy komisje, tak? I proszę Państwa, przeczytam teraz skład wszystkich komisji i poproszę o głosowanie. Tak, później będziemy wybierać przewodniczących i wiceprzewodniczących. Składy poszczególnych komisji. Komisja rewizyjna. Gołąbiewski Mateusz, Mycio Małgorzata, Ostapowicz Ryszard, Wiesław, Kowalski Krzysztof, Puszko Jarosław. Komisja skarg, wniosków i petycji. Darski Witold, Himanowicz Olga, Kubat Tomasz, Puszko Jarosław, Wiesław Ostapowicz, Mateusz Gołąbiewski. Komisja programowa i budżetu. Basak Katarzyna, Bogusławska Gabriela, Hilmanowicz Olga, Dubicki Stanisław, Jędryczka Lucyna, Mycio Małgorzata, Zagajewska Sycz Katarzyna. Komisja gospodarki miejskiej. Andruszkiewicz Ryszard, Bogusławska Gabriela, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Mycio Małgorzata, Szpura Martyna. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Aroć Beata, Basak Katarzyna, Binienda Anna, Himanowicz Olga, Kowalski Krzysztof, Puszko Jarosław, Wołoch Paweł. I Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Binienda Anna, Gołąbiewski Mateusz, Kapuściński Karol, Ostapowicz Ryszard, Wiesław, Puszko Jarosław, Wołoch Paweł i Kubat Tomasz. Czy Państwo... Tak? Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tych członków do komisji? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Dwadzieścia osób za, jedna osoba się wstrzymała. Czyli uchwała numer jeden została przyjęta. Proszę Państwa, i punkt 4b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta. Otrzymali wszyscy radni. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę Państwa, tylko poinformuję, że statut miasta, paragraf 29, punkt 2 informuje nas o tym, że w skład komisji wchodzi od 3 do 7 radnych, spośród których wybiera się przewodniczącego komisji, jego zastępcę oraz można wybrać sekretarza. Proponuję zrobić przerwę do czasu, aż komisje wybiorą spośród siebie przewodniczących i wiceprzewodniczących. Z racji tego, proszę Państwa, że niektóre osoby są w kilku komisjach, to każda komisja musi spotkać się oddzielnie. Więc proponuję, żeby wyczytywać poszczególne komisje, które będą udawały się do innego pomieszczenia, wybierały spośród siebie przewodniczących i wiceprzewodniczących, po czym wrócą i kolejna komisja uda się na dyskusję. 6 komisji, proszę Państwa, około 10 minut dla każdej komisji, to około godziny. Od nas zależy, czy będzie to szybciej. I oczywiście tylko tak informacyjnie, bardziej ze względu na naszych mieszkańców, którzy pewnie będą czekać. Także ogłaszam przerwę do czasu wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Po kolei, tak, będę. Tutaj mecenas podpowiada mi, że radny może przewodniczyć tylko jednej komisji. To tak gwoli informacji wynika z ustawy. Proszę Państwa, wznawiam obrady sesji po przerwie. Poproszę członków komisji, będę wyczytywała których, o przedstawienie wyników wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Komisja rewizyjna. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został pan Jarosław Puszko, głosami 5 za. Wiceprzewodniczącym Komisji został Krzysztof Kowalski, głosów 5 za. Dziękuję. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący Wiesław Ostapowicz, 6 głosów. Wiceprzewodniczący Tomasz Kubat, 6 głosów. Dziękuję. Komisja Programowa i Budżetu.
Komisja Programowa i Budżetu zdecydowała, że przewodniczącym zostaje pani Olga Hilmanowicz, 7 głosów za. Wiceprzewodniczącą została pani Lucyna Jędryczka, 7 głosów za. Dziękuję. Komisja Gospodarki Miejskiej. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej została pani Małgorzata Mycio, 6 głosów za. Wiceprzewodniczącą pani Krystyna Duda, również 6 głosów za. Dziękuję. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Przewodniczącą komisji została pani Anna Binięda, głosów za 6, 1 głos wstrzymujący się. Wiceprzewodniczącym został pan Krzysztof Kowalski, 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję. Dziękuję. Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Przewodniczącym Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa został wybrany pan Mateusz Gołąbiewski, ilość głosów 7. Wiceprzewodniczącym został pan Karol Kapuściński, głosów 7. To wszystko. Dziękuję i proszę państwa, projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Czy państwo wyrażają zgodę, aby członkowie wymienieni byli przewodniczącymi czy wiceprzewodniczącymi? Czy są państwo przeciw, czy się wstrzymują? Za 20 osób, przeciw 1. Stwierdzam, że większością głosów Rada przyjęła uchwałę. To będzie uchwała numer 2. I proszę państwa, przechodzimy do realizacji kolejnego punktu 4c. Dotyczy on projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Wszyscy radni otrzymali ten projekt uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Aha, tak. Przepraszam, rozpędziłam się. Tak, w takim razie proszę państwa, ogłaszam przerwę i proszę, żeby powołane komisje zebrały się i wydały opinie projektów uchwał otrzymanych wcześniej. Pani przewodnicząca, które komisje? Przeczytaj, kto do czyjej, jaki projekt do której komisji. Aha, już tak, już, już czytam. Czyli w punkcie 4c zmiana budżetu, Komisja Programowa i Budżetu. Projekt dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce, ta sama Komisja Programowa i Budżetu. Przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Komisja Gospodarki Miejskiej. Projekt dotyczący zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, też Komisja Gospodarki Miejskiej. I przyjęcie dofinansowania w ramach działania Adaptacja do Zmian Klimatu, programu Fundusze Europejskie. Dotyczy to realizacji projektu pod nazwą Zielono-Niebieskie Bartoszyce, Komisja Programowa i Budżetu. Ogłaszam 20-minutową przerwę. Proszę państwa, wznawiam obrady sesji po przerwie. Teraz będziemy dyskutować nad punktem 4c. Dotyczy on projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Wszyscy ten projekt radni otrzymali. I proszę o opinię Komisji Programowej i Budżetu. Protokół z posiedzenia. Będzie słuchać? Protokół z posiedzenia Komisji Programowej i Budżetu z dnia 21 maja 2024 w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bartoszyce, gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Komisja głosami 5 za i 2 wstrzymującymi się pozytywnie opiniuje projekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Proszę, panie Kapuściński. Wysoka Rado, panie burmistrzu, mam w sumie tylko dwa pytania. Chodzi mi o zmiany, które tu są zaproponowane. Zwiększenie z tytułu odprawy dla byłego burmistrza w wysokości tutaj 55 tysięcy złotych, 125. I ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Mam pytanie, czy za jakiś czas będziemy podobną zmianę procedować względem tego, że został powołany nowy wiceburmistrz i będzie, myślę, że został odwołany stary wiceburmistrz poprzedni i czy będziemy... Nie ma odprawy.
Nie ma odprawy? Proszę Państwa, ale proszę po kolei, proszę nie zabierać głosu, nie odpowiadać, tak? Poczekajmy, aż radny Kapuściński się wypowie i tutaj osoba odpowiedzialna za to będzie informowała. Dobrze, nie będzie odprawy, dobrze. Dobra, i mam jeszcze pytanie odnośnie tutaj załącznika, który dostaliśmy razem z materiałami. Chodzi o szkolenie, które będzie realizowane tutaj dla nas i one będzie płatne. I chciałbym się zapytać, kto będzie za też, bo nie ma tego w budżecie, ale jest zapowiedziane i to ma być za dwa tygodnie. I nie widzę tego w budżecie. Czy one jest w budżecie, czy my będziemy za nie płacić? I wtedy będę kontynuował pytanie. Ja poproszę pana skarbnika o wyjaśnienie. Jak państwo wiecie, takie szkolenia się odbywały przy zmianie kadencji i takie środki są zabezpieczone w budżecie Rady Miasta. To jest paragraf 4.300, rozdział 750.22. Będzie to płacić miasto za te szkolenia, tak? Proszę bardzo. Pytam dlatego, że musimy za to zapłacić jako miasto, a jest taka jednostka jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jest to jednostka, która specjalizuje się, podlega pod MSWiA i ona się specjalizuje w szkoleniach samorządów w całej Polsce. Można nawet, nie trzeba za to płacić, przyjeżdżają i nawet można wskazać prelegenta, który mógłby poprowadzić to szkolenie. W zeszłej kadencji było to realizowane i można, i to jest bezpłatne. Nawet materiały typu jak tu są wyszczególnione, które są dodatkowo płatne w wersji papierowej, notes, długopis, no to jest śmieszne, a tam możemy dostać to samo za darmo, nie wydając żadnych pieniędzy, więc uważam, że to jest bezzasadne korzystanie z takiej oferty, która pewnie wpłynęła na Biuro Rady razem z pozostałymi, została wybrana. I chciałbym się zapytać, kto to rozstrzygnął i czy można to wycofać i jeszcze zgłosić się do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, żeby wykonali nam takie szkolenie, które będzie bezpłatne i miasto nie poniesie kosztów, a wszyscy na tym skorzystamy, a poziom tych szkoleń naprawdę jest bardzo wysoki. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan skarbnik się odniesie? No nie, nie jestem organizatorem tego, to nie wiem. No, tylko ja mówię od tej strony finansowej, natomiast kto... No nie powiem na ten temat. Myślę, że radni kolejnej kadencji wezmą to pod uwagę. Pani Katarzyna Basak, proszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, ja tutaj popieram to, co powiedział Karol, ponieważ wspólnie z panem byłym przewodniczącym Rady, panem Stanisławem Dubickim, to szkolenie organizowaliśmy 5 lat temu i rzeczywiście było bezpłatne za pośrednictwem właśnie Instytutu. Dziękuję. Dziękuję za informację. Myślę, że teraz to już jest za późno na zmiany, prawda? To szkolenie 8 czerwca się odbędzie, więc... Pan burmistrz. Ja może rzeczywiście, że jest taka możliwość, o której wcześniej, powiem szczerze, nie słyszałem, bo tu padła propozycja wspólnego szkolenia dla miasta, gminy i powiatu. To ma być wspólne szkolenie dla wszystkich. I jeżeli jest taka możliwość, panie Karol, oczywiście zorientujemy się, zbadamy. Jeżeli to jest rzeczywiście jeszcze możliwe do odwrócenia, to na pewno skorzystamy z tej oferty i poprosimy o pomoc wtedy. Proszę, pani wiceprzewodnicząca. Ja bym miała prośbę do radnego Kapuścińskiego, bo tutaj obradujemy już od, powiedzmy, miesiąca, jesteśmy radnymi. Jeśli są sytuacje takie, które mogą pozwolić nam wprowadzić oszczędności, to bardzo bym prosiła o podpowiedź do burmistrza wcześniej, tak żebyśmy mogli ewentualnie zorientować się nad możliwościami procedowania właśnie takiego szkolenia, o którym pan mówi. Dziękuję. Tak, to jest aktualny temat. Dobrze, myślę, że rozwialiśmy wszelkie wątpliwości. Tak, czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytania dotyczące projektu uchwały? Nie, w takim razie poproszę o głosowanie. Poddaję ten projekt uchwały pod głosowanie jawne. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę numer 3 jednogłośnie. I proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 4d dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2024-2040. Ten projekt uchwały także otrzymali wszyscy radni i poproszę Komisję Programową i Budżetu o opinię.
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyca na lata 2024-2040. Komisja głosami 5 za i 2 wstrzymującymi się opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę, wobec tego głosujemy. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr 4 jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt 4e. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę miejską Bartoszyce. Ten projekt uchwały także otrzymali wszyscy radni i poproszę komisję o opinię. O stanowisko. Stanowisko Komisji Gospodarki Miejskiej jest pozytywne, ponieważ jest to procedura powtarzana co roku, ponieważ wojewoda lub pracownicy wojewody nie przyjadą, nie będą utrzymywać tych grobów. W związku z tym przekazują nam jakąś kwotę, mizerna to kwota wprawdzie, no ale przekazują nam jakąś kwotę na utrzymanie tych grobów wojennych i opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy są pytania w tej sprawie? Radny Kapuściński. Ja chciałbym się zapytać, panie burmistrzu, czy byłaby taka możliwość, bo w zeszłym roku, znaczy w zeszłej kadencji, przepraszam, przyjmowaliśmy też zadanie w zakresie, że tak powiem, zagospodarowania rond. I że tak powiem, poprzedni burmistrz tam i urząd zlecił projekt, jak to będzie, jak on to widzi, jaka będzie koncepcja zagospodarowania i wycenił to i taką kwotę dostaliśmy. Czy nie moglibyśmy po prostu wskazać, że zrobimy jakieś nasadzenia, nie wiem, cykliczność koszenia, zadbania o to i wskazać cenę, ile to będzie to kosztowało, to może wtedy, jeżeli zaproponujemy jakieś rozwiązanie, to ta kwota nie będzie 3000, tylko będzie wystarczająca. Ale ten projekt uchwały nie dotyczy rond, to dotyczy, no ale na razie mówimy o zagospodarowaniu, jeżeli chodzi o cmentarze. Wynik, jak będzie projekt uchwały dotyczący rond, to będziemy na ten temat rozmawiać. Przepraszam, mogę? Zgłosiłem się, pani nie udzieliła głosu. Ja tylko dałem za przykład, że tak zaproponowaliśmy w tamtej kadencji, żeby co chcemy zrobić i jak, za jaką kwotę i taką kwotę otrzymaliśmy. A teraz ja pamiętam, że ta kwota to nawet ledwo na, nie wiem czy na koszenie wystarczy. Czy po prostu nie można do wojewody zawnioskować, że chcemy zrobić to, to i to w tym rejonie tych cmentarzy i wtedy ta kwota, jeżeli zaproponujemy rozwiązanie, ta kwota będzie taka, jaką my zaproponujemy albo będzie do negocjacji, bo tak kwota już, ja odkąd pamiętam, jest cały czas 3000. Mogę powiedzieć coś? Panie radny Kapuściński, akurat przed sesją udałam się do osoby odpowiedzialnej za procedowanie tego akurat procesu i widziałam dokumenty, wniosek opiewał na 6,5 tysiąca złotych. W tym projekcie było wpisane ustawienie tablicy pamiątkowej, niestety zostało to odrzucone. Wkład własny wynosił 1500 zł i otrzymaliśmy kwotę 3000. Był również składany wniosek o to, aby zwiększyć tą kwotę, bo nie było zgody na taką niską dopłatę, natomiast nie dostaliśmy przychylnej tutaj odpowiedzi. Dziękuję. Czy wszystko jasne? Samo chciałem powiedzieć. To dziękuję. Proszę Państwa, w takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Tak, mamy 20 radnych, tak? Więc jednogłośnie przyjęta została uchwała numer 5. Dziękuję. I przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 4f. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/234/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Bartoszyce. Ten projekt uchwały także otrzymali wszyscy radni.
Pan burmistrz zgłasza autopoprawkę. Pani przewodnicząca, chciałbym zgłosić autopoprawkę. W tym projekcie uchwał w punkcie pierwszym, w paragrafie 5 ustęp 1 proponowaliśmy stawkę 0,35 zł. Po dyskusji na Komisji Gospodarki Miejskiej proponujemy, ja proponuję w imieniu Komisji również stawkę 0,60 groszy za zajęcie pasa drogowego na działalność, która jest wymieniona w punkcie 1, 2 i 4. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jako przewodnicząca komisji powiem tylko, że komisja przyjęła autopoprawkę pana burmistrza jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Ze zmianami. Projekt uchwały ze zmianami. Tak, ja to powiem na końcu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 19 osób, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr 6 ze zmianami większością głosów. Proszę Państwa, kolejny punkt 4G dotyczy projektu uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania w ramach działania 2.2 adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację projektu pod nazwą Zielono-Niebieskie Bartoszyce. Ten projekt uchwały także otrzymali wszyscy radni. Proszę o opinię Komisję Programową i Budżetu. W sprawie projektu tego komisja jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Jednocześnie komisja wnosi o zmianę podstawy prawnej. I powinno brzmieć: na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Bez litery E. Punkt 15. Punkt 15 bez litery E. Taka zmiana. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Petrykowski, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni. Ja się bardzo cieszę, że doszliśmy do tego etapu procedowania tej uchwały i tak naprawdę rozpoczęcia całej procedury tego działania, które naprawdę w pozytywny sposób wpłynie na poprawę wyglądu czy komfortu bytności w mieście Bartoszyce, a również zabezpieczy przed skutkami ewentualnych burz, kataklizmów, ale też przed skutkami gorąca, które gdzieś tam, jak widać, już od miesiąca majowego dotyka większość Polski, ale również i Bartoszyce. Drodzy Państwo, ja ze swojej strony nie zadam pytania, tylko chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym etapie pozyskiwania tej kwoty, bo nie jest to mała kwota, a cały projekt mieści się w okolicach 16 chyba milionów czy 15 milionów złotych. Dziękuję Pani Wiolecie, dziękuję Panu Mirkowi, mówię o kierownikach, dziękuję Panu Czesławowi, dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w pracę merytoryczną przy tym naprawdę trudnym i bardzo szybko procedowanym projekcie, ale efekt był bardzo wysoki. Mieliśmy, jak się nie mylę, chyba trzecie miejsce, jeżeli chodzi o ranking pozyskanych środków, jeżeli chodzi o punktację, i za to serdecznie dziękuję i zachęcam do głosowania, a później liczę na to, że miasto sprosta temu projektowi i będzie to fajnie robione. Jest to projekt trzyletni oczyszczania również naszych wszystkich akwenów, które posiadamy poza rzeką oczywiście, bo rzeki nie będziemy oczyszczać. Jest to budowa stawów, wykopywanie stawów, zrobienie zielonych parkingów z tych tak zwanych betonowych parkingów, między innymi zrobienie pomostów na Jeziorku Meczarskim i miejsc takich, w których można będzie wypoczywać, i oczywiście przystanków komunikacji miejskiej zielonych łącznie z stężniami. To tak od siebie i dziękuję serdecznie wszystkim. Dołączamy się do podziękowań. Czy pani radna Binięta, proszę. Tak, dołączając się do podziękowań, chciałabym prosić o przedstawienie jednak tego projektu, bo nowi radni nie wiedzą, a ja nawet sama nie pamiętam. Poprosimy w takim razie panią Wioletę Poddanek. Szanowni.
Szanowni Państwo, miło mi po raz kolejny opowiedzieć o projekcie Zielono-Niebieskie Bartoszyce, który przede wszystkim zakłada cztery podstawowe działania. Pierwszym to jest budowa 18 zielonych przystanków. To będą przystanki na istniejących wiatach, w których będą znajdowały się między innymi oświetlenie, kamera, tężnia, kosze na śmieci, zestaw taki z panelami fotowoltaicznymi. I oczywiście będzie do tego również zagospodarowanie terenu zielenią. Kolejne to jest budowa czterech stawów retencyjnych o wymiarach lustra 8 na 8 metrów, o głębokości 3 metrów. Będą zlokalizowane przy hali sportowej na Słowackiego, tam będą dwa, na Turkowskiego przy parkingu na kortach i na placu Westerplatte. Będą zasilane wodą deszczową. Z każdego zbiornika jest zaplanowany przelew awaryjny do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i na jeden staw przewidziano dwie ławki, dwa kosze na śmieci, monitoring, oświetlenie, fontannę pływającą z podświetleniem i zieleń. Trzecim działaniem jest przebudowa dwóch istniejących parkingów przy ulicy Turkowskiego i Bohaterów Warszawy na zielone parkingi. One będą wykonane z kostki, z geokraty i wypełnione trawą. I ostatnim działaniem jest oczyszczenie i zwiększenie pojemności zbiorników wodnych na Jeziorku Mleczarskim, Barbetowskim i w Serduszku. I dodatkowo przy Jeziorku Mleczarskim będą zaplanowana budowa pomostu. Cały projekt to jest 16 milionów 290, z tego jest 85% dofinansowania i termin wykonania zaplanowany jest na lata 2024-2026. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania? Pani Szpura, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie odnośnie tych stawów retencyjnych. Mówimy tutaj o powstaniu czterech stawów. Ja mam takie pytanie, czy lokalizacja i potrzeba utworzenia tych stawów była konsultowana szerzej, mam tu na myśli, nie wiem, hydrologów, inżynierów, dlaczego w tych lokalizacjach mają powstać te cztery stawy. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że mamy tak, dwa jeziorka, mamy Serduszko, mamy rzekę Łynę, rzekę Suszycę, o których tak naprawdę zapominamy, nie dbamy, a budujemy, mamy stworzyć kolejne cztery. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest następujące. Fajnie, cieszę się, że otrzymaliśmy dofinansowanie, natomiast ile będzie nas kosztowało utrzymanie takiej inwestycji? Mam na myśli tutaj już kolejne lata, bo jeżeli to będą przystanki, gdzie będą jakieś mini tężnie, stawy retencyjne, które ja rozumiem będą też musiały być oczyszczane i utrzymane w odpowiednim stanie. Czy ktoś tutaj mi odpowie na to pytanie, jak to będzie finansowo wyglądało, jeśli chodzi o utrzymanie takiej inwestycji? Dziękuję. Szanowni Państwo, na etapie pisania projektu mieliśmy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy i jeżeli chodzi o tą małą retencję w stawach retencyjnych, mieliśmy panią, która zajmuje się hydrologią i gospodarką wodną i ona robiła tam badania odnośnie przepuszczalności wody i terenu, przepraszam. I te tereny, które zostały tam wytypowane, to są tereny najbardziej zalewowe. Tam, gdzie ta sieć deszczowa nie odbiera tych wód i ta woda się najwięcej zbierała. Natomiast jeżeli chodzi o koszty utrzymania tej infrastruktury, my mieliśmy zaplanowane, natomiast trudno jest na tym etapie powiedzieć, jakie to będą koszty, ponieważ nie mamy dokumentacji. Natomiast mamy założenia i w projekcie będzie przygotowany też program adaptacji do zmian klimatu, jak również cała dokumentacja projektowa, która będzie również pokazywała, jak później tą infrastrukturę będziemy utrzymywać. Pan Petrykowski był pierwszy, poproszę. Panie Przewodniczący, ja tylko uzupełnię, że przystanki tak sprzątamy, więc sprzątanie przystanków będzie istniało. Jeżeli chodzi o stawy, inne miejsca, zamulanie jakichkolwiek zbiorników wodnych też po pewnych latach jest to obowiązek sprzątania i będzie to sprzątane. Nic tu nadzwyczajnego nie ma, tak jak i tereny zielone się kosi i oczyszcza, tak samo i stawy będą do oczyszczenia. Nie jest to przy 3-metrowej głębokości skomplikowana procedura, o czym dokładnie wiemy, bo odmulenie może polegać
ponieważ nie jest to zbiornik naturalny, może polegać na przepompowaniu brudnej wody i przeczyszczeniu, czyli równie dobrze odmulenie tak zwane denne pompą, więc to jest jakby jasne dla większości. Naturalnie będzie tam również zieleń, zieleń jest utrzymywana w pakiecie całości zieleni miejskiej, więc tak jak i obecnie zieleń, tak jak mówiłem, koszenie czy przycinanie drzew, krzewów, tak samo to będzie działało. Jeżeli chodzi o malowanie ławek, myślę, że wszyscy chcemy, żeby tych ławek było więcej, już od dawna takie postulaty były, czy koszy na śmiecie. Wyopróżnianie oczywiście kosztuje, malowanie, odnawianie ławek po pewnych latach też kosztuje, ale to jest standard, który dzieje się na co dzień w mieście. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Gabriela. Ja mam pytanie, w zasadzie dwa. Pierwsze moje pytanie, na placu Westerplatte planowany jest staw, zbiornik retencyjny, w której lokalizacji, chciałabym się dowiedzieć? Koło kortów, tylko zaraz dokładnie. No mamy tylko numer działki, ale to jest w pobliżu kortów. Tak? Ale to jest na obszarze istniejącej inwestycji przebudowy placu Westerplatte? Nie, a w którym obrębie mniej więcej? W jakiej lokalizacji? To tu kolega bardziej inwestycyjny, bardziej techniczny, to on numery działek zna na pamięć. To, to poprosimy o pomoc w takim razie. Tak. Szanowni Państwo, jest takie miejsce, tam kiedyś było boisko do koszykówki na wprost takiego sklepu z chemią niemiecką. Także w tym miejscu ten staw jest. Tak, tak. I drugie moje pytanie jest takie, tutaj planujemy przebudowę tych parkingów istniejących na Turkowskiego. Czy projekt zakłada konkretne lokalizacje, czy one są jeszcze do ustalenia? Bo jak wiemy, w mieście brakuje parkingów i pytanie, czy jest możliwa zmiana lokalizacji wykonania zielonych parkingów? To znaczy projekt obejmował zagospodarowanie wód opadowych, czyli jakby niwelowanie tych terenów, które są zabudowane i tworzenie tam takich miejsc, gdzie ta woda będzie wsiąkać i gdzie będzie możliwość jakby zagospodarowania tych wód. Dlatego te parkingi, które są na Turkowskiego i na Bohaterów Warszawy, one są wpisane w programie funkcjonalno-użytkowym i z nazwy z działek wpisane do projektu, ponieważ tam ta przepuszczalność jest prawie żadna. I dlatego te parkingi były do wymiany, w zasadzie tylko sama ich, tak. Pani Mycio, proszę. Ja tak gwoli wyjaśnienia. Te miejsca, o których jest mowa, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne, to są miejsca, które są dawnymi bagnami i stawami, które były na terenie na przykład istniejącego dzisiaj parkingu przy ryneczku i tam, gdzie jest ryneczek, tam były stawy kiedyś, to wszystko było stawy. To są tereny podmokłe i to jest logiczne, żeby tam lokalizować te retencyjne zbiorniki, ponieważ one zbiorą wodę i osuszą ten teren, bo w tej chwili jest tak, że zimy mamy jakie mamy, jesienią, zimą, wczesną wiosną te tereny stoją pod wodą, ta drzewa, korzenie im gniją po prostu, więc budowa zbiornika retencyjnego, przepraszam, w takich miejscach jest uzasadniona, tak samo parking Turkowskiego, to są dawne mokradła. Więc po prostu jest to uzasadnione, żeby tam właśnie zrobić te zbiorniki retencyjne. To tak woli wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani Szpura jeszcze? Ja podrążę trochę temat, bo właśnie tych podmokłych terenów, czy faktycznie, dlatego zapytałam, czy była jakaś opinia hydrologa, bo jak przypomnicie sobie Państwo, budowanie łynostrady, tam też był ogromny problem z osadzaniem się terenu. I teraz tak, czy budując te cztery stawy, ja retencję rozumiem jako przyjęcie wody, tak, ale też i oddanie w okresie suszy. I teraz, no właśnie, czy
nie lepiej byłoby zastanowić się nad inną lokalizacją tych stawów. Nie wiem, czy to jest możliwe, jeśli chodzi o konstrukcję projektu i zasady. Z tego względu, że są miejsca w Bartoszycach, które są no, zabetonowane, stoją blokowiska, brakuje terenów zielonych, tak? Na pewno. I chodzi mi teraz o to, czy to jest jedyne rozwiązanie, tworzenie takich stawów, czy może lepiej tą deszczówkę i sieć naprawić na tyle, żeby odpowiednio zbierała wodę, to po pierwsze. Po drugie, mam obawę, czy lokalizacja na przykład stawu retencyjnego w parku nie zmieni tutaj charakteru roślinności, czy ta roślinność nie zacznie obumierać, bo będzie na przykład, niektóre gatunki mogą mieć tej wody za mało. Więc ja się zastanawiam, czy ewentualna zmiana lokalizacji i związane z tym też tworzenie parkingu w miejscach po prostu innych, gdzie jest tej zieleni mniej i mogłoby to też cieszyć oko mieszkańców. Tak, pani odpowie? Tak. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na tym etapie, kiedy robiliśmy program funkcjonalno-użytkowy, opinia hydrologiczna nie była wymagana. Ona będzie z dokumentem w momencie, kiedy będziemy tworzyć dokumentację techniczną, projektową. Wtedy będziemy taką opinię pewnie wymagać. Natomiast na dzień dzisiejszy oczywiście zmiany w projekcie będą dopuszczalne, ale to zmiany takie, które nie będą ingerowały w wskaźniki, które były ocenione dość wysoko. Natomiast jesteśmy teraz na etapie podpisywania umowy, więc jeżeli podpiszemy umowę, dostaniemy dofinansowanie, to wtedy przystępujemy do drugiego etapu, jakim jest projektowanie. I wtedy na tym etapie jest możliwość nawet zwrócenia się do instytucji wdrażającej, zarządzającej o to, żeby zaproponować jakieś zmiany i wtedy zobaczyć, czy oni na te zmiany wyrażą zgodę, czy nie, bo z tego co wiem, rozmawiałam już z przedstawicielem Funduszu Ochrony Środowiska Narodowego, zmiany będą dopuszczalne, tylko trzeba będzie uzasadnić i w odpowiednim zakresie je dla instytucji wdrażającej i zarządzającej przedstawić na etapie, kiedy będziemy robić dokumentację albo jak będziemy mieli już podpisaną umowę. Dziękuję. Proszę Państwa, meritum tej uchwały dotyczy dofinansowania, więc na tym się skupmy, bardzo proszę. Przyjęcia, tak, środków, więc, a później będzie czas na tego typu dyskusje i wyjaśnianie, tak? Bardzo proszę, już ostatni głos w tej sprawie. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja tylko doprecyzuję, że tu nawet patrząc na działanie, to jest 2.2, adaptacja do zmiany klimatu, program Fundusze Europejskie, tam już tak tłumaczę dla Pań tutaj, że jest to stricto określone, my nie możemy budować nowych parkingów, tam nie było sytuacji, my możemy zmieniać miejsca ciepła, czyli jak ktoś mówi, że chciałoby się dobudować trochę nowych parkingów, czy wyszukać miejsca, też popatrzmy, jak mówimy o Łynie, czy mówimy o Suszycy, czy mówimy o terenach blokowisk, są to tereny nie miasta, to też trzeba zwrócić uwagę, my musimy obracać się wokół swoich terenów, po pierwsze, i po drugie wejść w program, który konkretnie dedykował takie, a nie inne działania. I cieszę się, że nam pomosty przeszły, bo z tym mogło być różnie, bo różnie jest to traktowane, ale przeszły też pomosty. Cieszymy się, że to się jeszcze udało dorzucić. Natomiast mówię, jeżeli będą jakieś tam minimalne czy zmiany tego typu, albo okaże się, że hydrologicznie to nie ma sensu naprawdę, no to wiadomo, że pewnie taki ruch będzie wykonywany przez obecne władze. Dziękuję. Dziękuję, bardzo dziękuję Pani. Dziękuję za tę dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Tak, jednogłośnie przyjęta uchwała, uchwała numer 7 wraz ze zmianami. Jednogłośnie, pani Basak nieobecna, ale usprawiedliwiona, zwolniła się, tak? Proszę Państwa, i to ostatni punkt teraz do realizacji, czyli zamknięcie obrad drugiej sesji Rady Miasta. Poinformuję tylko Państwa o kolejnym terminie sesji. Planowany jest na 27 czerwca o godzinie 11. Ustaliliśmy, właściwie proszę Państwa też o opinię w sprawie terminu zwoływania sesji. Czy możemy pozostać przy ostatnich czwartkach miesiąca i przy godzinie 11, czy wszyscy z Państwa wyrażają zgodę na to? Tak? Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia w takim razie 27 czerwca.
Jeszcze proszę Państwa, już poza kamerą dwie informacje.